Wyprzedaż rocznika 2019. Nie spóźnij się. Takie ceny już się nie powtórzą. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Europosłowie, których portrety zostały powieszone na szubienicach, zamierzają zaskarżyć decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania. Poinformował o tym wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, ale to nie jedyne kroki, jakie partia zamierza podjąć w tej sprawie. Na pewno nasi posłowie, senatorowie, parlamentarzyści będą domagali się wyjaśnień od prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. W Sejmie, w Senacie będą od niego oczekiwać wyjaśnienia tej sytuacji. W listopadzie 2017 roku w Katowicach grupa osób powiesiła na szubienicach portrety europosłów, którzy głosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce. Umorzenie sprawy prokuratura tłumaczy m.in. tym, że była to forma happeningu, który nawiązywał do historycznych wydarzeń z XVIII wieku, a które zostały utrwalone na obrazie Jana Piotra Norblina. Dziś prokuratura nie chciała komentować sprawy przed kamerą. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej w ostrych słowach skrytykował jej decyzję. Uważa także, że postępowanie w tej sprawie trwało zbyt długo. Decyzja ta jest bulwersująca również z drugiego powodu, ponieważ zapadła ona już po wyborach. To jak na dłoni pokazuje, że PiS absolutnie nie chce walczyć z agresją i przemocą w przestrzeni publicznej. Jednocześnie politycy Platformy Obywatelskiej przekonują, że przyzwolenie na takie zachowania może doprowadzić do takiej tragedii jak zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.